Szczególnie pan Marek Maszaniec, pan ambasador Jasionek, bardzo ładnie pana Marka przedstawił. Mnie nurtuje cały czas tylko jedna kwestia. Zawsze, kiedy patrzyłem na różnego rodzaju pomniki, monumenty, to były takie dosyć statyczne budowle. Pan Kazimierz Górski jest w ruchu. Dlaczego? Dzień dobry państwu. Sport jest dynamiczną dyscypliną i chciałem, żeby postać Kazimierza Górskiego była bardzo dynamiczna. I zainspirowałem się takim zdjęciem z lat 70., na którym Kazimierz Górski idzie po murawie boiska takim żwawym krokiem. I skojarzył mi się z idącym tygrysem, z kroczącym wojownikiem. I uważam, że taka poza oddaje charakter gry ofensywnej. Z tego miejsca chciałem w ogóle podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego pomnika. Nie jestem w takich sytuacjach mocny, więc... Świetnie panu idzie. Posłuchaj się kartką. Dedykuję ten pomnik wszystkim kibicom, sportowcom i ludziom sportu. Przesłaniem tej rzeźby jest to, aby człowiek, pomimo przeciwności i trudności, szedł do przodu, aby się nie poddawał, tylko znajdował siłę do dalszej pracy i walki. Cieszę się, że mogę wykonać ten pomnik tak wybitnej postaci. Wierzę, że rzeźba ta zainspiruje i natchnie duchem sportowców i ludzi sportu. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy.